Witam Państwa serdecznie na konsultacjach społecznych. To jest pierwsze spotkanie dotyczące budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego. Jest ono o tyle ważne, że mamy możliwość spotkania się i z inwestorem, z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Jest grupa właśnie osób z Generalnej Dyrekcji pod przewodnictwem pana rektora oddziału w Krakowie, pana Roberta Jakubiaka. Pan Robert jest tutaj z nami. Drugi stół to jest zespół projektowy pod przewodnictwem pana Stanisława Dobranowskiego. To jest firma Speco. I ci Państwo przygotowują dla nas dokumentację, a docelowo inwestycje. Bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo ważne i chcielibyśmy, żeby ono trafiało w Państwa oczekiwania. Chcielibyśmy, żeby było tak wypracowanym kompromisem, żeby można było no, z jak najmniejszym skutkiem ubocznym tą inwestycję zrealizować. Cieszę się, że w ogóle do takiego wpisania Makowa na listę 100 miejscowości, które są objęte obwodnicami, doszło, że jesteśmy w tej grupie no, jakoś tam uprzywilejowanej, ale to oznacza, że sytuacja jest na tyle trudna, transportowa i związana właśnie z zakorkowaniem miasta, że no, jesteśmy jednak w tej ścisłej grupie, w których problemy występują. Mam nadzieję, że obwodnica rozwiąże te problemy. Pozwolę sobie przekazać mikrofon, ja myślę, panu Stanisławowi Dobranowskiemu, główny projektant. Myślę, że państwa wprowadzi najbardziej kompetentnie w ten temat. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Magdalena Karolak, jestem naczelnikiem Wydziału Dokumentacji, wydziału, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tego zadania i reprezentuję oddział krakowskiej Generalnej Dyrekcji. Pokrótce przedstawię Państwu porządek i plan tego spotkania. Po pierwsze, najpierw ja zrobię taki króciutki wstęp, następnie pan projektant będzie prezentował warianty, które zostały przygotowane na okoliczność tego spotkania. Następnie będzie czas na zadawanie pytań tutaj na forum ogólnym, a w kolejnym etapie będziecie Państwo mogli podchodzić do nas, do przedstawicieli Generalnej Dyrekcji, tutaj do koleżanek i kolegów, albo do projektantów i zadawać nam indywidualnie pytania. Jaki jest cel dzisiejszego spotkania? Przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, żeby uzyskać Państwa zdanie na temat przygotowanych przez nas wariantów. Najważniejszym dokumentem, o który będziemy Państwa prosić, żebyście Państwo wypełnili, to jest ta ankieta. Ta ankieta służy nam po to, żebyśmy zebrali Państwa stanowisko, żebyśmy wiedzieli, jakie są Państwa poglądy na temat poszczególnych wariantów. Te ankiety proszę przesyłać na adres, który jest wskazany na ankiecie. Może to być przesłane do nas, do Generalnej Dyrekcji albo do biura projektowego. I zasada jest taka, że my na ankiety nie odpowiadamy indywidualnie. Po tym, jak upłynie czas na składanie ankiet, my opracowywujemy każdą ankietę z osobna i przygotowujemy ogólny raport na temat ankiet przekazanych przez Państwa. Te ankiety są zanonimizowane, także nie będzie tam imienia, nazwiska Państwa, tylko będzie ogólne odniesienie do ankiety. Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie miał problem z identyfikacją swojego zgłaszanego przez Państwa wniosku, wtedy proszę o kontakt do nas. Będziemy się starali odszukać Państwa wniosek i odpowiedzieć, w jaki sposób został on rozpatrzony. Następna rzecz to to, w jaki sposób ta inwestycja przebiega i na jakim jesteśmy etapie. Jesteśmy w tym pierwszym zielonym prostokącie. Jesteśmy na etapie tak zwanego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, etap pierwszy. Jest to wstępne rozeznanie możliwości przeprowadzenia trasy. Na tym etapie przygotowujemy warianty. Następnie odbywa się posiedzenie zespołu oceny projektów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I na podstawie analizy wielokryterialnej wybieramy najkorzystniejsze warianty, które będą procedowane w ramach decyzji środowiskowej. W ramach decyzji środowiskowej następnie wskazujemy najkorzystniejszy wariant z punktu widzenia inwestora po analizie wielokryterialnej. I to jest ten wariant, do którego będziemy chcieli uzyskać decyzję środowiskową.
Na etapie postępowania środowiskowego będzie przeprowadzony przez urząd, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska będą przeprowadzone konsultacje społeczne. Na tym etapie zostaniecie Państwo ponownie poproszeni o wyrażenie swojego zdania na temat proponowanych wariantów. W momencie, kiedy uzyskamy decyzję środowiskową, przejdziemy do kolejnego etapu, tak zwanego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, etap drugi, gdzie będziemy już przygotować szczegółowe rozwiązania projektowe dla wariantów wskazanego w decyzji środowiskowej. Później nastąpi etap przygotowania przetargu na realizację robót w trybie projektuj i buduj, bo w takim trybie przewidziane jest to zadanie. To będzie w roku mniej więcej 2025 i następnie wykonawca w trybie projektuj i buduj przygotuje projekt budowlany, uzyska decyzję zezwalającą na realizację inwestycji i przeprowadzi roboty budowlane. Czas, w którym planujemy przeprowadzić roboty budowlane, to są lata 2027-2029. I teraz, proszę Państwa, poproszę kolegę z Wydziału Nieruchomości, który krótko powie Państwu, na jakiej zasadzie przejmujemy działki na rzecz Skarbu Państwa pod naszą inwestycję. Dzień dobry, Piotr Ciesielski. Ja pełnię funkcję naczelnika Wydziału Nieruchomości. Omówię tutaj sprawy związane z przejmowaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Po wydaniu decyzji z RIS, to jest taka pierwsza decyzja budowlana dla drogi, Małopolski Urząd Wojewódzki, Wojewoda Małopolski, wszczyna postępowania odszkodowawcze. Nieruchomości przejmowane są na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowanie. Odszkodowanie ustalone jest na podstawie operatu szacunkowego, wykonuje go rzeczoznawca majątkowy. Na każdym etapie postępowania odszkodowawczego będą Państwo informowani o wszczęciu postępowania, o sporządzeniu operatu szacunkowego i przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się z tym operatem szacunkowym. Oczywiście na każdym etapie można też wnosić swoje uwagi. Z ważniejszych spraw dla każdej osoby, która wyda nieruchomość, to znaczy złoży oświadczenie o wydaniu nieruchomości po wydaniu decyzji z RIT. Tutaj trzeba nadmienić, że każda decyzja z RIT Generalnej Dyrekcji jest wydawana na rygorze, czyli w ciągu 30 dni od zawiadomienia przez Państwa, przez wojewodę o wydaniu decyzji z RIT, jeżeli Państwo złożą takie oświadczenie, to oszkodowanie jest podwyższane o 5%. To 5% jest doliczane do decyzji odszkodowawczej. Z ważniejszych aspektów każdej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w której mieszka właściciel, przysługuje dodatkowo 10 tysięcy złotych. Żeby z istotnych spraw, żeby uzyskać odszkodowanie, stan prawny nieruchomości musi być uregulowany. Czyli zarówno w ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym, jak i w księgach wieczystych musi być ten sam zapis. Jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, to wojewoda wydaje decyzję, ale te pieniądze są przekazywane do depozytu sądowego i mogą zostać wypłacone po uregulowaniu stanu prawnego w ciągu 10 lat. Potem przepadają na rzecz Skarbu Państwa. Tak jak powiedziałem, wszystkie decyzje dla Generalnej Dyrekcji są wydawane na rygorze. Jeżeli od takiej decyzji wpłynie odwołane, na całym odcinku wystarczy, że wpłynie jedno odwołanie, to wstrzymuje 100% wypłaty odszkodowania. Natomiast wtedy jest możliwość złożenia wniosku o wypłatę 70% zaliczki. Ta zaliczka jest wypłacona w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Żeby w ogóle Generalna Dyrekcja mogła wypłacić odszkodowanie, to muszą Państwo wcześniej złożyć wniosek o numerze konta. Wniosek o numerze konta jest przesyłany przez wojewodę w postępowaniu, które prowadzi odszkodowawczym i należy go odesłać do Generalnej Dyrekcji. Pokrótce chyba wszystko. Jeżeli Państwo będą mieli jeszcze jakieś pytania, to posłużę później pomocą. To teraz poproszę pana Stanisława Bogdanowskiego, żeby rozpoczął prezentację.
Witam Państwa serdecznie, z niektórymi żeśmy się już dzisiaj widzieli rano, z niektórymi nie. Więc pozwolę, że będę mówił na siedząco. Natomiast trochę jestem zaniepokojony, bo słońce jeszcze nie zaszło i będziemy mieć może problemy z widocznością, ale może jakoś w kamerach. Więc ja chciałem krótko pokazać Państwu, po co myśmy się spotkali tutaj. Wypracowaliśmy pięć wariantów. Piąty wariant, on powstał już w wyniku propozycji mieszkańców tutaj z terenu Markowa Jedzinnego, z Papiekurskiego Forum Biznesu. I też Państwu pokażę, jak to wyglądało, jak to miało przebiegać. I ten piąty wariant to jest jak gdyby wynik tych propozycji, które w naszej ocenie jest możliwy do zrobienia i po prostu nie wchodzi w kolizję z zabudową dużej ilości czy z infrastrukturą techniczną, zwłaszcza po prostu z ujęciem wody, czyli studniami głębinowymi dla Markowa Patrolejskiego. Natomiast nie ukrywam, wchodzi w kolizję z ogródkami działkowymi. Więc teraz sobie usiądę i będę prezentował dalej. Więc tak jak już powiedziane, jest tematem dzisiejszego spotkania, jest obwodnica Markowa Podhalańskiego na ciągu drogi krajowej DK28. No, omówimy krótki wstęp o inwestycji, omówienie czemu to ma służyć, omówienie przebiegu projektowanych wariantów, informacje o zgłoszeniu zgłaszania wniosków. Tak już powiedziałem, przedmiotem inwestycji, to co już powiedziała Pani z Generalnej, jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej, po uzyskaniu decyzji środowiskowej opracowanie studium STEŚ-R, czyli to jest etap koncepcji programowej, można powiedzieć. I później następuje ogłoszenie przetargu na wybranie wykonawcy, opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia i realizacja inwestycji. Ta inwestycja leży na terenie województwa małopolskiego, powiat Suski, gmina Sucha Beskidzka i Magór Podhalański. Co jest celem tego opracowania? Jest określenie korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy, wstępna analiza potencjalnych wariantów przebiegu drogi i jej powiązań z siecią dróg publicznych, kolizją z obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz ochronie zabytków, uwzględnienie rozwiązań zawartych w aktach prawa miejscowego, czyli patrz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wybór wariantu najmniej kolidującego z uwarunkowaniami lokalnymi, czyli zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa, infrastruktura, czyli tutaj należy patrzeć, zwracaliśmy głównie uwagę na przebieg takich wariantów, żeby jak najmniej było wyburzeń, czyli żeby tam, gdzie ludzie mieszkają, żeby nie burzyć, nie likwidować, czyli by się nam udało to wypracować w miejscach, gdzie nie ma istniejącej zabudowy. Jaki będzie efekt tego po prostu wybudowania tej obwodnicy? Więc to będzie na pewno wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Markowa Podhalańskiego, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze, mniejsza wypadkowość, skrócenie czasu podróży, poprawa warunków ekologicznych mieszkańców w pobliżu istniejącej drogi krajowej oraz poprawa środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji spalin i poziomu hałasu poprzez upłynnienie ruchu. I teraz mamy po prostu, jak gdyby pokazane na tej planszy górnej, to są opracowania wypracowane przez SWECO, czyli to są warianty od 1 do 5. I propozycje społeczne czy społeczności lokalnej i Babygórskiego Forum Biznesu to mamy na dole, czyli te propozycje były w sumie 1, 2, 3, 4 i 5 wariantów opracowanych przez SWECO. Przekrój normalny, poprzeczny, typowy tej drogi to jest przekrój jednoprzestrzenny, jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, szerokość pasa ruchu 3,50, szerokość poboczy gruntowej 1,5 metra, jeśli na tym poboczu się nic nie mieści. Natomiast jeśli znajduje się na tym
ekran, czy widać nam oświetlenie, ekrany akustyczne, to to pobocze wtedy ma szerokość około 2,80 m, około 2,40 szerokości. Oprócz tej drogi jest niepodstawowej dla obsługi ruchu lokalnego. Muszą być zaprojektowane drogi dojazdowe lub jezdne dodatkowe. Z tym, że tutaj należy mieć na uwadze, że do każdej działki musi być dojazd i czasami na tych materiałach, które tutaj są pokazane, może się zdarzyć, że gdzieś tam nie ma jakiejś działek dojazdu do jakiejś działeczki, ale nie będzie w końcowym rezultacie, nie będzie takiej działki, która dojazdu nie będzie. Musi mieć dojazd zapewniony, bo jeśli mnie to ujdzie uwadze, to pracownicy generalni mi to wyłapią szybko i musi być to dopracowane do końca. I teraz, jak wyglądał obwodnica Markowa Podhalańskiego w planie zagospodarowania przestrzennego, więc tutaj w tej chwili się pojawi na czerwona kreska, więc to jest tak mniej więcej przebieg wariantu według planu zagospodarowania przestrzennego, czyli ten przebieg. Obok mamy teren pod oczyszczalnię ścieków i zakultywowane wysypisko. No tutaj tak się nieszczęśliwie złożyło, że plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał przebieg przez wysypisko śmieci, natomiast przejście przez wysypisko śmieci jest niemożliwe, więc my w tych swoich opracowaniach idziemy między linią kolejową a wysypiskiem, tak żeby nie naruszyć tego wysypiska, bo gdybyśmy chcieli przejść, należałoby to wysypisko usunąć. To jest troszkę taka bomba ekologiczna. I teraz po prostu wariant pierwszy. Wariant pierwszy to jest wariant zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, czyli ta czarna oś. I tutaj wariant pierwszy. Prędkość projektowa tej drogi to jest 60 km na godzinę. Prędkość miarodajna, czyli taką, którą mniej więcej będziemy jeździć, to jest 80 km na godzinę. Długość tej trasy to jest 5 km z 5 metrów. Są trzy podłączenia są na tej trasie, czyli na początku, w zależności na początku w Makowie Dolnym, na ulicy Sportowej, to jest droga powiatowa w rejonie Wysypiska i później mamy na DK28 na końcu Białce. W tym wariancie mamy wydłużenia. Wydłużenia to jest jeden budynek mieszkalny przy rondzie na początku odcinka i budynek produkcyjny tak nazwany, ale to jest nieczynny bar też w rejonie tego projektowanego ronda. Przebieg, no słabo troszkę widać, ale widzicie Państwo, że po prostu, czyli początek odcinka jesteśmy, może się nie uda, nie pójdzie. Czyli początek odcinka jesteśmy rondo na Makowie Dolnym, przechodzimy nad linią kolejową i pod spodem mamy przekrój podłużny, ta ciemna linia to jest estakada, ona ma prawie 400 metrów długości, ona przechodzi nad linią kolejową i później się jeszcze ciągnie dość znaczny odcinek. Wzdłuż tej drogi projektowane są, jest to słabo widać, bo jest oświetlenie za duże jeszcze w tej chwili, ale jeśli będzie potrzeba, to później możemy jeszcze rozmawiać na tych mapach rozłożonych. Na całej trasie wszystkie drogi poprzeczne, które są i które PKP zachowuje jako przejazdy, które pozostają w tej chwili, będą prowadzić, te przejazdy pozostają. My na tych ciągach po prostu projektujemy obiekty, tak żeby można było te ciągi, żeby dalej można było między torem a rzeką, żeby można się dostać na te tereny, które tam są. Jeśli występują cieki, to projektowane są przepusty. Jeśli występują rzeki, no to małe mosty są budowane. To jest pierwszy odcinek prawie do ulicy Sportowej i to jest początek odcinka. I tu mamy po prostu te w rejonie ronda, te dwa budynki przekręcone nad krzyżykami. To są właśnie te dwa wydłużenia na całym tym odcinku pierwszego. Następny odcinek, to już wchodzimy praktycznie w odcinek do ulicy Sportowej Wysypiska. Na środku po prostu Państwo widzicie. To przesunę.
skrzyżowane w rejonie, to jest ulica Sportowa, skrzyżowanie, skrzyżowanie, to są dwa warianty tego rozwiązania, skrzyżowanie w poziomie z ulicą Sportową, z uwagi na możliwość, że zostaną zamknięte zapory na torach kolejowych przy momencie przejazdu pojazdu, pociągu, więc tutaj zostały zaprojektowane wydłużone pasy dla prawoskrętu od strony Białki i od strony tutaj Jakuba Dolnego pas dla lewoskrętu wydłużony, żeby one mogły oczekiwać na wjazd do Makowa, natomiast żeby nie zakłócały ruchu głównego na kierunku Maków Dolny w kierunku na Białkę. No i tutaj mamy później przekroczenie estakady, przekroczenie rzeki Skawą estakadą. Jest taka długa dolina i wchodzimy praktycznie w zbocze Góry Jedzin. Teraz mamy to skrzyżowanie tutaj pokazane w większej skali, jak to wygląda, więc widać. No widać na środku, że jest ten cały ładny plac, to jest stare, istniejące wysypisko śmieci. I teraz mamy wariant 1A, ponieważ już słyszeliśmy na początku głosy, że może być problem od Grzefini wjazd do Makowa Podhalańskiego, więc jest drugim wariantem skrzyżowania z ulicą Sportową, jest skrzyżowanie z takim łącznikiem, czyli ulica Sportowa jest przekraczana wiaduktem nad ulicą Sportową, obwodnica idzie nad ulicą Sportową, natomiast podłączenie do obwodnicy jest zrealizowane przez taki łącznik w boku i rondolu z tym naprojektowanej obwodnicy Makowa. I tu mamy po prostu pokazane niweleta górna, to jest, czyli po której będzie wariant 1A, natomiast niweleta dolna, czyli na tym pierwszym profilu, jest to stan, gdy projektowane było skrzyżowanie w poziomie istniejącej ulicy Sportowej. Na dole jest to pokazana niweleta tego łącznika łącząca ulicę Sportową z ulicą, z obwodnicą Makowa. No i mamy końcówkę. Jesteśmy w tej chwili, ta kładka tu jest, tu mamy kładkę, która jest przedłużeniem kładki do Jedzinnego nad rzeką Skawą. I my również projektujemy tutaj, żeby utrzymać ten ciąg komunikacyjny pieszy po prostu od Makowa przez kładkę nad Skawę plus kładka nad obwodnicą do osiedla Jedzinne. Droga w tym miejscu będzie w wykopie, więc praktycznie to jeśli będzie w tym miejscu wybudowana, to po prostu jej praktycznie nie będzie widać, bo ona jest tam w 5-6-metrowym wykopie. Ta kratka dla zobrazowania jedna to jest 10 metrów wysokości. Później jest następnie mamy skrzyżowanie, bo jest droga do Jedzinnego od Białki. Po prostu i tam jest projektowany wiadukt w ciągu tej drogi i na tej po prostu ona będzie na poziomie istniejącego obecnego asfaltu. Później przechodzimy wykop, dalej wykop i później następnie przechodzimy po zejściu na dół z terenu leśnego nasyp. Na skraju tam jest taka w terenie istniejący ślad drogi gospodarczej, więc w tym miejscu jest projektowany wiadukt plus przepust dla przepuszczenia wody. No i zbliżamy się do torów kolejowych. Na końcu widać na przykład dolny rysunku na przekroju podłużnym jest obiekt nad linią kolejową. Tu jest wysokość tego nasypu, jest przed nasypem kolejowym, jest około 12 metrów. Limituje nas tutaj skrajnia kolejowa,
zgodnie z wymaganiami PKP, skrajnia, wolny przejazd powinien być 7 metrów. Od główki szyny plus konstrukcja obiektu około 2,5 metra, 2,5 metra, więc to jest mamy 9,5 metra na podarzu. No i później schodzimy na to projektowane rondo. Czy to rondo jest szczęśliwie rozwiązane? To po prostu wszyscy wiemy, że nie jest to do końca szczęśliwe rozwiązanie, ale jest to jedyne rozwiązanie, które pozwoliło nam zjechać na istniejącą TK28, po prostu nie wyburzając tutaj ani jednego domu. Stąd się to wzięło, że tu jest troszkę zejście z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na końcu odcinka po to, żeby zostawić dom po prawej stronie i z lewej strony hala, żeby nie została naruszona, bo praktycznie w tej chwili tak nasyp podchodzi pod halę, z drugiej strony podchodzi też w kierunku budynku istniejącego i podchodzi. Bo tak to wygląda. Samo rondo na tym terenie jest podniesione około 2,5 metra nad istniejącym terenem, nie nad istniejącym drogą, tylko nad istniejącym terenem, czyli w tej chwili łąkami, czy jak to tam jest, pod można powiedzieć, terenem uprawy. Tak wygląda wariant pierwszy. Tu jest po prostu pokazany ten wariant pierwszy po prostu w większej skali i widać jak to wygląda, że nie zawiera się, nie burzy się żadnego budynku, natomiast nie jest to rozwiązanie dla nas, dla wszystkich rozwiązanie optymalne. Z uwagi na to, że no, kształt jest taki dziwny, ale taki kształt jest to zgodnie z przepisami. I ten kształt i to rozwiązanie pozwoliło nam uniknąć rozbiórki istniejących budynków tutaj z lewej, z prawej i z każdej strony. Wiadomo, że jest to dodatkowe zajęcia, jest to w interesach czyjeś tereny. Zawsze to jest z tym jakiś tam zajęty większy, dla drugiej mniejszy problem. Teraz przejdziemy do wariantu drugiego. Wariant drugi to jest przejście od Makowa Dolnego poprzez linię kolejową na drugą stronę rzeki. Wariant ten jest troszkę krótszy, ma 4,927, natomiast skrzyżowania są w tych samych miejscach praktycznie, tylko po drugiej na ulicy Sportowej podłączenie rondem drogi powiatowej za mostem na Skawie i na końcu po prostu skrzyżowanie w Białce. Rozbiórki budynków to tak na pierwszym wariancie. Jeden budynek mieszkalny i jeden istniejący bar, który jest według panelu, pan na tym jest do remontu. No i tu mamy pokazane po prostu przebieg. Tutaj przekraczamy, czyli istnieje rondo na Makowie Dolnym, przekraczamy linię kolejową, następnie przekraczamy rzekę długą estakadą i idziemy po drugiej stronie rzeki. Tu mamy suprowe słoneczko, nam zasłoniło, to jest bardzo długa estakada, około też 400 metrów. No i tutaj również droga idzie na nasypie z uwagi na to, że wszystkie drogi i poprzeczne, które tutaj są, chcemy zachować, żeby można było dojechać do terenu, który zostaje między drogą a rzeką. Następnie przechodzimy w rejon, tutaj biegniemy z dala od zabudowy, biegnie do drogi powiatowej, przedłużenie ulicy Sportowej, można rzece Skawy. I teraz tutaj to rozwiązanie jest troszkę rozwiązaniem takim trudnym i kosztownym, dlatego że wymaga wybudowania ronda, a to rondo musi być powiązane z obiektem, czyli jeden wspólny obiekt, most na Skawie, rondo na obiekcie plus dodatkowo jeszcze odcinki po prostu obiektu w ciągu obrotnicy, aby nie zabędzić tutaj koryta rzeki Skawy. Później idziemy dość mocnym wyjściem, tu mamy istniejący teren, z
spadek podróżny wyjścia do góry jest 8%, jest to zgodnie z przepisami dla tej drogi kategorii, jest to spadek dopuszczalny. Tak wygląda to w większej skali, po prostu, czyli mamy tutaj nowy obiekt, jeśli by do tego doszło rozwiązania, nowy obiekt na skalie, stary musi być rozebrany, bo on musi być tutaj wyszerzony, bo dobrze rondo wchodzi jak gdyby w strefę już prawie że nad wodą. No i później ta istniejąca droga, która tu jest, jak tutaj niektórzy mówią, małą obwodnicą Makowa, karkołomną w mojej ocenie też, bo jeździłem ją niezwykle, wiem jak to wygląda. Więc ta droga jest przesunięta, przełożona jest i podłączona troszkę w innym miejscu. Obecnie to mniej więcej ona się włączała tak jak jest w środku istniejącego rondo. Tutaj po drugiej stronie mamy tutaj zakład stolarski. No i dochodzimy do końca. Odcinek, ten wariant drugi, on się od wariantu pierwszego różni tym, że w rejonie Jedzinnego, osiedla Jedzinne, po prostu idziemy po południowej stronie po prostu. Ten teren, ta droga tutaj w tym rejonie jest również w głębokim wykopie, więc nawet jeśli by się stało, że po tym osi będzie budowane, no to wtedy patrząc z tych budynków, które tutaj są, to ich nie będzie widać. No i dochodzimy do skrzyżowania. Białce skrzyżowanie to jest tożsame, takie same jak w wariancie pierwszym, te same problemy, które Państwo podnosicie, czyli jest to samo rozwiązanie. Były tutaj uwagi, że dlaczego nie ma po prostu wariantowania, włączenia tego w rejonie Białki. Dlatego nie ma, że w innych miejscach musielibyśmy albo wyburzyć hale, albo wyburzyć budynki jednorodzinne, albo nie wiem, stację benzynową. Coś by trzeba było zniszczyć, dlatego że tego ronda nie da się umiejscowić na istniejącej drodze DK28, z uwagi na to, że odległość między torami a istniejącą DK28 to jest około 100 metrów. Pokolenia, które musimy zastosować, zejść na istniejący teren, to jest około 8% maksymalnie, ale 8% to nie możemy dać, bo po prostu gdybyśmy wtedy chcieli dać 8%, to nie zmieściłby się łuk pionowy, który musi być zastosowany na załamaniu na ten linię kolejową. Teraz mamy wariant trzeci. Wariant trzeci to jest wariant, który powstał w wyniku wsłuchiwania się w to, co mówi lokalna prasa, to, co mówią mieszkańcy, żeby rozwiązanie to rozpoczęło się na terenie Suchej, w rejonie tam istniejącego Baruza, istniejących zakładek kamieniarskich. No i taka trasa została przygotowana. Trasa ta ma odległość, długość tego odcinka to jest 6 km stoczy, łącznie jest 6700, natomiast na terenie Makowo-Podkrońskiego jest 6 km 100, natomiast na terenie Suchej Beskidzkiej to jest 615 metrów, czyli 0,6 km. Tutaj na tym odcinku są również podobne skrzyżowania, na początku na ulicy Sportowej, czyli droga powiatowa i na końcu podłączenie w Białce. I to jest również to samo miejsce, które w wariantach 1-2. W tym wariancie nie burzymy żadnego budynku. No i mamy tutaj przebieg. Przechodzimy po prostu nad początek rondo, przechodzimy nad torami kolejowymi, następnie mamy zbiornik wodny Staw, jest to miejsce spotkania prędkarzy. Cały ten odcinek przechodzimy stakadą, tak żeby ten zbiornik wodny objąć się stakadą, żeby go nie zasypywać. Widać, to jest stakada, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, ponad 500 metrów estakada jest na tej liberecie. Teren w rejonie samej zbiornika Iweleta jest podniesiona w stosunku do terenu około 10 metrów. No i później trasa biegnie równolegle do torów, przechodzi nad Skawą, prawie że prostopadle na załomie i
Przechodzimy tam również obiektem, który ma około 200 metrów, to jest na dobrym rysunku zakratkowana ciemna straż. Początek włączenia. Początek włączenia tu jest trudny teren i mamy tutaj oprócz ronda, mamy ten wyjazd do góry na to osiedle. W tej chwili ten wyjazd jest tam karkołomny, bo on tam ma około 12%. Więc w tej chwili udałoby się rozwiązać to, ten wyjazd tam poprzez nową drogę. Droga by obejmowała te trzy kierunki, które są pokazane. Różnica terenu jest taka, że między rondem a tą drogą do góry po prostu jest przewidziany mur oporowy, który pozwoli nam wykonać tą drogę w mniejszym spadku niż to, co jest w tej chwili w stanie istniejącym. No i tu praktycznie omijamy część, wchodzimy tam w jakimś zakresie w teren z zakładu kamieniarskiego, przechodzimy istniejący ciek, przechodzimy przez tory kolejowe, no i po prostu biegniemy dalej w kierunku Białki. No i tutaj widać po prostu też również wchodzimy jak gdyby wariant drugi praktycznie, bo po tym samym śladzie, żeby znowuż nie naruszyć, nie posuwać się bardziej na północ, bo byśmy wchodzili w strefę już wysokich skarb, no i wchodzilibyśmy w istniejącą zabudowę. Wszystkie drogi, które tutaj występują w tym obszarze, również mają wiadukty zaprojektowane tak, żeby była możliwość przejazdu. I również wzdłuż jednej i drugiej strony zaprojektowane są drogi dojazdowe, tak żeby każda działka mogła mieć zapewniony dojazd. Mimo że jak byłem w terenie i patrzyłem, jak to wygląda, to faktycznie jeździ się na zasadzie porozumienia między sąsiadami, bo tych dróg tutaj i do wszystkich działek nie było. Natomiast w tej chwili my jesteśmy zobowiązani, że jeśli ktokolwiek robi, to każda działeczka najmniejsza musi mieć dojazd, chyba że w porozumieniu z inwestorem właściciel mówi, proszę mi wykupić, bo to mi się nie opłaca w tej chwili tutaj gospodarować, jest to blisko, zostaje jakaś taka resztówka, więc wtedy można tą drogę skrócić i działka jest wykupiona i wtedy ten teren przechodzi pod zarząd drogi. No i tu jesteśmy również, czyli ta droga powiatowa, skrzyżowanie rondo i przechodzimy, idziemy w kierunku, tu już jest tak samo jak w wariancie. No i dochodzimy do tego samego końca, po prostu tu wchodzimy, ta końcówka jest tak jak w wariancie pierwszym, czyli poniżej osiedla Jedzina. No i problemy na końcu Białce podobne jak we wszystkich trzech pozostałych wariantach, bo mówię, no to rozwiązanie jest technicznie poprawne po prostu, natomiast nie jest do końca przez wszystkich przyjęte. Wariant czwarty to jest wariant, to jest połączenie wariantu pierwszego, który jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Mkoła i z wydłużeniem go w kierunku Suchej Beskidzkiej, czyli to, co oczekują jak gdyby mieszkańcy tego odcinka od Mkoła Dolnego Suchej, żeby też ten ruch tranzytowy po prostu zniknął ich w drodze, żeby się troszkę może lepiej żyło. Długość tego odcinka to jest 6,670 km i tak mówię, na terenie Makowa to jest ponad 6 km, na terenie Suchej to jest 615 metrów. Wariant nie przewiduje wydłużenia budynków. No i jest pokazany praktycznie ten wariant wzdłuż torów nad torami stadionowymi, nad zbiornikiem. Idziemy w kierunku Białki, w kierunku ulicy Sportowej i w kierunku Białki. Tu już będę skracał, bo to już jest to samo, co Państwo jeszcze przed chwileczką. I teraz po prostu, ponieważ myśmy się wcześniej już spotkali w gminie po to, żeby ustalić ewentualnie miejsce spotkań i lokalizacji, bo kiedyś dla mnie było tak,
że projektowało się i później ludzie widzieli tylko drogę, jak już budują. Natomiast dzisiaj przepisy nas zobowiązują do takich spotkań. Te spotkania to są spotkania informacyjne, natomiast konsultacje z mocy prawa to są w momencie wydawania decyzji środowiskowej, tak jak już koleżanka powiedziała, będziecie Państwo uczestniczyć. Czy to będzie urząd zrobił w takiej formie, czy to będzie tylko ogłoszenie w prasie, czy w internecie, to po prostu tego nie wiemy, ale na pewno przy wydawaniu decyzji środowiskowej takie konsultacje już muszą być. Natomiast to jest dzisiaj, mamy spotkanie informacyjne, informujemy Państwa o tym, co się dzieje. W oparciu o te spotkania i to, co, bo to nie było tajne, więc po prostu powstały propozycje społeczności lokalnej i Babelgórskie Forum Biznesu, które Państwo, kto tam jest, kto to organizuje, to Państwo wiecie. No i powstały, mamy tutaj po prostu te warianty. Wariant ten jeden według miejscowego planu, czy jest wariant jeden. Propozycje górne części, propozycje według Babelgórskiego Forum Biznesu i propozycje społeczności lokalnej na samym dole. I teraz analizując, ponieważ każdą propozycję jestem zobowiązany przeanalizować, więc po prostu to jest pismo, które wpłynęło z propozycją wariantu Babelgórskiego Forum Biznesu. To był przebieg jak gdyby po to, co się dowiedziałem. W mieście to był kiedyś planowany taki przebieg małej lokalnej drogi, po prostu jakby obwodnicy centrum. I po analizie sytuacyjnej w szczegółach, po prostu po wersowaniu tej propozycji, no wspólnie z inwestorem zaniechaliśmy dalszych opracowań na tym temacie, bo te wszystkie krzyżyki, które są na planie pokazane, to są hale, to jest wszystko by było do wyburzenia, gdyby ten wariant chcieć realizować. Więc od tego wariantu odstąpiliśmy. Następnie pojawiła się po prostu propozycja mieszkańców Białki Makowa, ponieważ listy nie mogę ujawnić, bo jest RODO, więc jest lista 122 podpisy. Na tej liście to jest tekst propozycji. No i pojawia się propozycja, żeby po prostu nie wjeżdżać do Białki, to co jest przekreślone, tylko wjeżdżać do drogi DK28 w rejonie ulicy Głowackiego, to jest ta trasa pomarańczowa powyżej rzeki. Myśmy tą propozycję zaczęli analizować. Po wizji w terenie okazało się, że ta trasa biegnie przez studnie ujęcia wody dla Makowa-Podkłańskiego. To są studnie infiltracyjne. Informacji z tego, co uzyskałem z wodociągów, to jest około 70% mieszkańców Makowa wisi na tych studniach, czyli korzysta z tych ujęć wody. No i tu widać w lewym rogu zdjęcie, że jest to strefa 20 na 20 kwadratów, jest to strefa ochrony bezpośredniej. No i tutaj też po prostu po kontaktach Państwa z społeczności, po prostu po naszej informacji, po mojej wizycie w terenie stwierdziłem, że no, ta trasa idzie po ujęciach wody, więc to jest niemożliwe do przejścia w tym miejscu, więc uzyskaliśmy i żeby jak gdyby wyjść naprzeciw, że można coś w tym obszarze zrobić, wykolidując z ujęciami wody, więc zaproponowaliśmy wariant piąty. Wariant piąty, on tu jest akurat z Makowa Dolnego, ale to nie ma znaczenia, on może iść również z Suchej. Wariant piąty na tym końcowym odcinku wchodzi po prostu do ulicy Głowackiego. Z tym, że ten wariant piąty, on jest przytulony do linii kolejowej i przekroczenie wiaduktem nad PKP, natomiast on ma ten mankament, że on wchodzi w ogródki działkowe. Wariant ten ma długość 4300, czyli jest najkrótszy. On jest może ekonomicznie dobry, bo on nie ma mostu na skawie, więc to jest dla kosztów inwestycji, dla inwestora jest dobrze, bo może w innym miejscu gdzieś cokolwiek wybudować.
Natomiast dodałem, to jest początek według wariantu pierwszego, więc to przelecę. I tu jesteśmy od wysypiska śmieci, po prostu już ta trasa odgina się do torów kolejowych po północnej stronie ogródków działkowych. Akurat na ulicę na działki weszło. I przytulamy się do torów kolejowych, przechodzimy estakadą nad PKP i dochodzimy do ulicy Głowackiego rondem i później wjeżdżamy na most na Skawie. Tutaj były uwagi, dlaczego te budynki są po prostu zburzone do usunięcia, no bo praktycznie nasyp tutaj przylega do samego budynku, no i to jest odcięcie jak gdyby, odcięcie po prostu od świata poprzez, gdyby tu nie było rzeki, to pewnie te budynki by zostały, natomiast po prostu my proponujemy to po prostu wyburzyć. Natomiast jeśli taki przebieg trasy by był, jeśli właściciel tych budynków będzie chciał tam pozostać, przejazd gospodarczy tam jest wybudowany z uwagi na to, żeby był dostęp do tych terenów między rzeką a ten, bo wtedy po prostu te budynki zostaną, ale to jest jeszcze troszkę daleka droga i się to wydaruje i zapadnie decyzja środowiskowa, który w rzeczywistości wariant będzie dalej rozpatrywany. I teraz mamy kolejny wariant. Z uwagi na to, że myśmy ten wariant zaproponowali, Państwo po prostu padła następna propozycja. Tutaj było po prostu 12 podpisów i powstał kolejny wariant. Ten kolejny wariant po prostu on się mieści między studniami głębinowymi a rzeką Skawą. Teraz sytuacja wygląda tak, że w mojej ocenie po prostu jest to też nie do końca do przyjęcia ten wariant, dlatego że mimo, że ten odcinek od działek do linii kolejowej jest proponowany na estakadzie, to zgodnie z zapisem uzgodnienia, które uzyskaliśmy negatywne dla przebiegu w tym rejonie od zarządu wodociągów w Makowie Podhalańskim, jest taki zapis, że w tym rejonie nie wolno wykonywać nic, co by naruszało warstwy filtracyjne po prostu wody, czyli te studnie to nie są źródła, to są wody filtracyjne z rzeki Skawy. Jeśli my zaczniemy w tym rejonie budować podpory obiektu, nawet jeśli one by były co 50 metrów, takie przęsła żelbetowe można budować po prostu, że tak powiem, wolne, bez jakichś łuków, to wtedy my nawiercimy tą warstwę wodonośną, po prostu tą warstwę filtracyjną, jak gdyby nawiercimy. Później przy momencie budowania samego fundamentu oczepu na tych palach, po prostu dla filara po prostu mostu, nastąpi konieczność po prostu pompowania wody, nastąpi obawa po prostu, że ten przebieg, ta filtracja wody zostanie zakłócona. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no można zastosować wszelkie różnego rodzaju środki, które nie spowodują zanieczyszczenia po prostu tej wody, która tam się przemieszcza do tych studni. Natomiast nie czarujmy się, zawsze tam jest cement, zawsze tam są ciężkie sprzęt, zawsze się może coś wydarzyć i wtedy te wody może na jakiś czas stracić możliwość po prostu czerpania z niej, bo woda zostanie w jakiś sposób zanieczyszczona. Więc ten wariant po prostu też został zaniechany i z naszej strony, i mówię, jeśli by cokolwiek miało być po prostu to ewentualnie tylko przy torach kolejowych. Natomiast musimy uzyskać, że tak powiem, pozytywną zgodę na te warianty w tym obszarze. No i teraz to jest ten wariant piąty, który jest między rzeką na ortopotomaty. Widać te zielone kwadraciki, to są wtórne, a to jest między rzeką a ten. My do końca też nie wiemy jeszcze, bo mówię, to jest materiał wstępny. Będziemy wysyłać to uzgodnień między innymi uzgodniaczem, jest to w tej chwili są Wody Polskie. Też Wody Polskie, nie wiemy do końca, jak one się do tego ustosunkują. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy uzgodnienie z EkoSkawa, gdzie wyraźnie kategorycznie sprzeciwia się, negatywnie opiniuje przedłożone warianty po prostu w tym obszarze. Następnie mamy
uzgodnienie negatywne po prostu Urzędu Markowo-Poczwoleńskiego i mamy negatywne uzgodnienie, negatywną opinię po prostu ogródków działkowych. Tutaj mamy listę 66 podpisów, które są przeciwni temu przebiegowi w tym rejonie. Propozycja, jest jeszcze jedna propozycja. Propozycja mieszkańców Makowa i tu podpisały się dwie osoby osiedla Jedzinnego. No i tu jest pokazana propozycja. Propozycja w początkowej fazie może po terenach poza rzeką jest dobra, natomiast ona wychodzi praktycznie z centrum Makowa, czyli jak gdyby nie jest to obwodnica Makowa, tylko samego rynku. W dalszej części to jest widać początek, gdyby coś takiego miało być, no bo było takie duże rondo tutaj w centrum. Państwo rozpoznajecie doskonale, w którym to jest miejscu. Więc to nie spełnia warunków po prostu obwodnicy Makowa. To jest jakaś, można by to nazwać, wewnętrzna to nadaje się do tej krótkiej obwodnicy, po to jest miasto to. No i końcówka włącza się do obwodnicy, do DK28, z tym, że propozycja, która była nam przekazana, to jest włączenie, to jest w pracy inżynierskiej bodajże studenta, który wykonywał jak gdyby taką propozycję obwodnicy włączenia do drogi wojewódzkiej DK28, z szacunkiem dla studenta, gdyby to rozrysował, po prostu podejrzewam, że chyba z tym rozwiązaniem nie obronił się, bo to rozwiązanie nie daje możliwości rozrysowania i bezpiecznej komunikacji. Myśmy próbowali przyłożyć się do tego i zrobiliśmy włączenie typu rondo, po prostu, które też nie jest szczęśliwe, dlatego że ten odcinek między rondem a torami kolejowymi jest trochę za krótki po prostu i w przypadku zamknięcia zapos to całe rondo stoi, więc to powinien być dłuższy odcinek. Ale nawet gdyby się coś takiego wydarzyło i miało się to stać, no to mamy te krzyżyki, to jest 10 budynków do wyburzenia, żeby to zrealizować. No i jeszcze wchodziłoby w grę przebudowa na jakiejś partii linii kolejową, bo to rondo jest w tej chwili w stosunku do istniejącej 20 ruchem podniesione wysokościowo około 2 metry, żeby się połączyć z tą drogą, bo gdyby chcieć zejść na teren, to jeszcze byśmy musieli wejść tam po prawej stronie obrazu, żeby zejść na istniejący teren i tych budynków byłoby jeszcze więcej do wyburzenia. No i tak wygląda ten przekrój po prostu, to co była ta propozycja według tej pracy studenckiej. I tu mamy ten pierwszy odcinek, a to on się grzeje, zaraz musi tego wyłączyć. I to mamy estakadę, tu jest prawie 600 metrów estakada, by było miasto, tutaj koszt by był dość znaczny. No i następnie mamy tą końcówkę. I tu Państwo widzicie po prostu DK28, to jest około 2,2 metra podniesione do rondo, więc na tory kolejowe nie bardzo by się dało tutaj w tej chwili zjechać przy tym rozwiązaniu, chyba że pójdziemy dalej i po prostu wyburzymy więcej budynków. No, takie są realia, że odległość między torami a DK28 to jest około 120 metrów, a pochylenia podłużne to maksymalnie są 8%, ale jak mówię, jeszcze jest taki przepis, że po prostu na łuku pionowym przy spadku powyżej 6% widoczne dla zatrzymania, jeśli by leżący leżał, żeby go zobaczyć, odległość ta jest 170 metrów. Wtedy te łuki są bardzo, bardzo duże, więc w tym miejscu, co my mamy w tej chwili, to mamy spadek około 5% i się mieścimy. Natomiast gdybyśmy chcieli go dać większy, musielibyśmy przesunąć to rondo jeszcze tam w kierunku tych budynków prawej strony ekranu, około 50-100 metrów może by wyszło. Więc tak to wygląda z mojej strony.
Jeśli Państwo byście chcieli jeszcze dodatkowe informacje, to są na stronie internetowej tej, która jest i na tych ulotkach wszystkich, które są do zabrania. I tam są również ankieta, też można sobie tutaj pobrać ankietę, bo jest ich wydrukowane mnóstwo. Natomiast jeśli Państwo wolą pobrać sobie ze strony internetowej, to po prostu można sobie ze strony internetowej i tam na ankietach są napisane, gdzie można, na jaki adres mailowy czy adres pocztowy można przesłać. Ja mam tyle po prostu do tych, byśmy się starali, tak jak mówię, powiązać to, co zostało zamówione, czyli zamówienie zostało połączyć od zgodnie z planem zagospodarowania bądź wydłużony wariant Głuchej do drogi DK28 w Białce. Tośmy zrealizowali, zrobiliśmy te cztery warianty po przejściu w terenie, więc po prostu każda trasa jest, została przeszedłem tą trasę, mam na to dokumenty, bo są zdjęcia z tego, więc to zawsze można, jak ktoś by był ciekaw, to można oglądać zdjęcia. Po prostu i tak mówię, założenie było takie, żeby jak najmniej szkodzić bezpośrednio budynkom zamieszkałym po prostu. I ja wiem, że to rozwiązanie nie jest do końca dla wszystkich zadowoleniem, ale zawsze to tak jest, po prostu, tak jak mówię, już długo pracuję, więc to nie jest pierwsza moja obwodnica i z tymi problemami się spotykamy, ale mówię, w rezultacie tych obwodnic trochę udało się mi zaprojektować i później one powstały. Zawsze jakiś konsensus, doszliśmy do konsensusu. Wszystkie uwagi, które dostaniemy od Państwa, będziemy chcieli je, będziemy je analizować. Co się da, jakieś drobne przesunięcia, czy które będą zgodnie z przepisami technicznymi, to na pewno będziemy je próbować wnieść i każdą propozycję przeanalizujemy, bo mówię, to nie jest tak, że my nie chcemy. To jest mój obowiązek po prostu do każdej propozycji się odnieść, więc będziemy się starać, tak jak mówię, po konsultacjach po 5 listopada spłyną wszystkie po prostu odpowiedzi, poczekamy jeszcze parę dni, żeby poczta jeszcze nam dostarczyła, siądziemy, każdy punkt przeanalizujemy. Będzie to powieszone na stronie internetowej, ale będą na zasadzie, nie będzie tam nazwisk z uwagi na RODO, będą to zapytania, ewentualnie po numerach działki, nie wiem, czy możemy działki powiesić, czy nie, żebyście Państwo doszli, czyja to jest uwaga i wtedy po prostu będzie można jeszcze się, powiesi się na stronie te wyjaśnienia, na pewno będziecie Państwo mogli jeszcze swoje, że tak powiem, 3 grosze dołożyć do tych wyjaśnień, czy jakieś zapytania. Więc ja mam na ten czas tyle, po prostu jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę, jeśli Państwo będziecie chcieć jeszcze po prostu porozmawiać przy tych mapach, żeby bliżej zobaczyć, to mówię tutaj, no słońce świeciło, nie przypuszczałem, że po prostu będzie dzisiaj tak ładnie, więc może to jest też jakaś oznaka, że po prostu wyjdziemy do jakiegoś porozumienia, więc my jesteśmy, dokąd od Państwa będzie proszę stopni, my wyjedziemy ostatni po prostu, jak kapitan na obręcie. Także ja za wszystko dziękuję, teraz prosimy, otwieramy dyskusję. Panie Stanisławie, dziękuję bardzo za prezentację. Prosiłabym może, żeby wyświetlić ten slajd, na którym są wszystkie warianty. Dobrze? I proszę Państwa, ja jeszcze zanim przejdziemy do pytań, to chciałam Państwu bardzo podziękować za te wszystkie głosy, które wpłynęły do nas przed tym spotkaniem. To umożliwiło nam odnieść się do Państwa wniosków. Mogliśmy sobie je przeanalizować. Także to nam bardzo pomogło. No i teraz może przejdziemy do pytań. Aha, jeszcze zanim przejdziemy do pytań, to przypominam o ankiecie. Na stolikach macie Państwo w sumie 3 rodzaje dokumentów. Macie ulotkę, która mówi ogólnie o projekcie. Jest taka na 3 składana ulotka, która mówi Państwu o tym, w jaki sposób przejmujemy nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. No i ankieta, która jest dla nas najważniejsza, proszę ją wypełniać, albo zostawiać tutaj, albo przesyłać w jakiejkolwiek formie, proszę nam przekazywać. Bardzo Państwa proszę, żeby nie przesyłać tej ankiety do centrali, do naszej Warszawy, bo to nam bardzo komplikuje sprawę, bo zanim to centrala prześle, no to chwilę czasu mija.
No i zachęcam do zadawania pytań. Najpierw będą te pytania takie ogólne tutaj z sali, później możecie Państwo indywidualnie z nami rozmawiać. Będziemy mieć tylko malutki kłopocik z mikrofonem, ponieważ chyba nie ma bezprzewodowego mikrofonu, także ja albo będę z nim chodzić, albo po prostu będziecie Państwo podchodzić. Także kto jest chętny do zadania pierwszego pytania? Okay. Czy mogę tutaj Pana prosić jak najbliżej do nas? Dzień dobry, nazywam się Zawór Jan, prowadzę firmę Zatoju, reprezentuję Bank Wielkórski Forum Biznesu. Dziękuję Panu Gospodarzowi, Panu Burmistrzowi za zorganizowanie spotkania. Witam Pana Starostę, witam Pana Dyrektora. Bezpośrednio chciałbym się odnieść do tej propozycji, którą myśmy złożyli, jak przedstawione przez Pana Inżyniera Dobranowskiego w projekcie piątym, szerzej omówionym, również z tym dokładnym przebiegiem, który został przesłany do oddziału krakowskiego Generalnej Dyrekcji Platformy Papierowej i Cyfrowej. Ta nasza propozycja tego przebiegu opierała się na pewnych formalnościach, które są zawarte. Tu szczegółowo chcę wejść w temat ujęć wody dla Makowa Podkaleńskiego w tym rejonie. Te ujęcia wody funkcjonują na podstawie prawa wodnego i pozwoleń wodnoprawnych. W tych pozwoleniach wodnoprawnych są zawarte ograniczenia dla stref bezpośrednich i stref pośrednich i tak to rozwiązanie nasze zostało zaprojektowane, aby ingerencja w przepływ wód i zasilanie tych studni nie następowało. Same zapisy w pozwoleniu wodnoprawnym dla tych ujęć to nie są studnie głębinowe, a studnie kopane. To są studnie do głębokości około 6 metrów, infiltracyjne, tak jak jest powiedziane, i zasilane głównie z koryta rzekiska. Aby zapewnić i nie ingerować w dotychczasowe ujęcia wody i strefy, które są naniesione, zaprojektowany został na nasze zlecenie przez Biuro ARBIS taki przebieg w formie estakady. Natomiast samo też posadowienie i szczegółowe rozwiązania techniczne nie możemy nawet na tym etapie ich rozważać, ponieważ to dopiero badania geologiczne by nam powiedziały, czy tam jest potrzebne parowanie, czy inna forma fundamentowania. Stąd uważamy również, że ten projekt w tym momencie daje w pełni gwarancję i również zapewnia cele w tych celach dla okolic, gdzie mówi się o wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z centrum miasta, a zwłaszcza ze stref zamieszkania, o wyprowadzeniu z tych stref. Ta nasza propozycja te zadania, te założenia w pełni spełnia. Również chciałbym podkreślić, że budowa obwodnicy nie może mieć w samym sobie jedynego celu udogodnienia przejazdu tranzytowego. To musi również zawierać ten aspekt społeczny lokalnej społeczności, ich możliwości rozwoju, czy daje, czy wręcz te możliwości zawiera. Tu w tym momencie, jeżeli byśmy włączyli obwodnicę w rejonie proponowanym w Białce, to praktycznie zamykamy taki teren, który ja określam jako widłak zakładów osłonek, linii kolejowej i osiedla jedzinnego, gdzie można go pięknie zagospodarować jako teren inwestycyjny w dowolnym zakresie. Jest również łatwo do skomunikowania, łatwy do przeprowadzenia infrastruktury. Dlatego to w kwestii tej naszej propozycji również ta propozycja jest w ten sposób lokowana, aby właśnie nie ingerować w teren ogródków działkowych. Dziękuję. To znaczy, odpowiadając na to pytanie, trudno mi
wcześniej projektant. My analizując rozwiązania projektowe musimy przejść pewne etapy, musimy przejść również te wszystkie uzgodnienia. Jeżeli my dostajemy negat z wodociągów, to my tego projektu nie możemy dalej procedować, ponieważ nie jest spełniony jeden z warunków, który jest warunkiem koniecznym do tego, żeby wariant był dalej procedowany. I chyba nie wiem, panie Stanisławie, chyba, że pan by chciał coś dodać do sprawy tego wariantu proponowanego przez Babie Górskie Forum Biznesu. Bo to po prostu my, proszę państwa, przechodzimy przez pewne etapy. No nie możemy realizować projektu, który gdzieś tam na wstępie wiemy, że jest obarczony bardzo, bardzo dużym ryzykiem. My w tej chwili będziemy robić opracowania hydrogeologiczne po prostu. My też nie wiemy. W tej chwili tam, jeśli państwo widzieliście, są geofizycy w terenie i są robione badania geofizyczne. Ale nawet jeśli wyjdzie tak, że nie będziemy musieć robić pali wierconych pod fundamenty, pod obiekty, to będą fundowania na płasko. Te fundowania na płasko to nie jest metr, czy to nie jest 2 metry. Jeśli będą krzesła 50-metrowe, to ten nawet fundament na płasko będzie na 5-6 metrze. Będą strasznie głębokie, szeroko przestrzenne wykopy. I wtedy, żeby to zafundamentować, będzie głowikę, będzie pompowanie wody. I my tą wodę, która będzie szła do studni, my ją będziemy łapać i wyrzucać ją z powrotem do ten. Więc na pewno w myśl tego, co napisała Ekoskawa, po prostu nastąpią zaburzenia. Jeśli Ekoskawa się zgodzi na to i da jakieś warunki, po prostu, to może tam się uda to wybudować. Natomiast ja w tej chwili nie wiem. My musimy w tej chwili po prostu mieć te badania i ja mówię, jest warianty po prostu 5 w sumie. Ja nie przesądzam, który wariant do końca będzie realizowany. Ja mogę tylko powiedzieć, że z punktu widzenia po prostu tranzytu, to co w założeniu, czemu ma służyć obwodnica, czyli obwodnica w myśl założeń Generalnej Dyrekcji, ma usprawnić ruch tranzytowy na drodze krajowej klasy GP. To jest dla mnie rozwiązaniem, to jest od Suchej po prostu do Białki. Ja wiem, że to rozwiązanie w Białki, mnie ono się też nie podoba. Ale jeśli państwo wskażecie po prostu, które budynki wyburzyć, my możemy tam nawet węzeł zrobić, Generalna Dyrekcja się zgodzi, ale kosztem ilu budynków i które budynki. Jeśli ktoś potrafi, jak to było powiedziane, kto rzuci kamieniem, to niech pierwszy rzuci. Więc proszę pokazać, które budynki mamy wyburzyć, żeby to rozwiązanie było naprawdę perspektywiczne. Bo ja w tej chwili nie jestem w stanie podejść do kogoś i powiedzieć tam nawet przy wylotu do Zawoi, do tych ludzi, którzy nigdy nie byli tam brani pod uwagę, że tam cokolwiek ma być i teraz mówię, słuchajcie, jeszcze macie 2 lata, szukajcie sobie domu, bo zostaniecie wyburzeni. Więc ja nie wiem w tej chwili. Będziemy, pozbieramy wszystkie ankiety, podsumujemy, będzie spotkanie generalne, będzie posiedzenie z Kopii w Warszawie, w Krakowie i po prostu złożymy wniosek o decyzję środowiskową i też tego raportu środowiskowego. My robimy badania w tej chwili środowiskowe, które muszą być robione przez cały rok, okres wegetatywny, czyli rozpoczęły się w marcu, skończymy to, jak już prawdopodobnie żaby pójdą spać, bo nie najpóźniej chodzą, więc po prostu te badania, obliczenia wszystkie hałasu, wszystkie zanieczyszczenia wody z badań hydrologicznych wyjdzie na jakie te wody są, gdzie są, jakie poziomy wód gruntowych, czy te po prostu przy rejonie studni filtracyjnych, więc to nam wszystko wyjdzie, więc ja w tej chwili nie odpowiem, bo pan jest przekonany, że po prostu budowa w tym rejonie nie zakłóci po prostu tych ujęć wody. Ja bym tak nie powiedział do końca. Ja bym nie powiedział tak do końca, że to nie zakłóci, bo jeśli się coś stanie, to proszę, tutaj przyjdą ludzie później, nie wiem, do gminy, że nie ma wody w kranach, bo jest zanieczyszczona z powodu budowy. Nie ma opcji takiej, choćby najlepsze warunki były zastosowane, najlepsze materiały, zaburzy się ten układ wody między rzeką a po prostu a studniami. Przyjdzie ciężki sprzęt, przyjdą duże dźwigi,
trzeba zrobić podstawę pod dźwig, będzie kopanie, kopanie i jeszcze raz kopanie. W tym okresie, nawet jeśli by się to miało stabilizować przez okres budowy, wody z tych studni najprawdopodobniej nie będzie, ale to mogą się wypowiedzieć fachowcy, którzy mi zrobią opracowanie hydrologiczne. Natomiast ja na swój nosa podejrzewam, że wody nie będzie czyste. Ona będzie, ale nie będzie czysta i w mniejszej ilości. W okresach suszy może być jeszcze gorzej. Ja mam tyle dziękuję. Proszę Państwa, ja bym dodała tylko do tego, co powiedział Pan projektant w ankietach. Widzieliście Państwo warianty, widzieliście budynki, które są przewidziane do wyburzenia w przypadku realizacji konkretnego wariantu. Jeżeli ktoś z Państwa mieszka w którymś z tych budynków i jest gotowy oddać swój budynek, oddać oczywiście w cudzysłowie za odszkodowanie pod budowę obwodnicy, to proszę nam to również w ankietach zaznaczać, to jest dla nas bardzo ważna informacja. I dwa, te ankiety są również po to, żebyście się Państwo wypowiadali na temat wszystkich wariantów. Nie tylko tych, które zostały uznane przez projektanta, przez Generalną Dyrekcję za możliwe do realizacji, ale również na temat tych wariantów, które były tutaj zaprezentowane i sugerowane przez Państwa. To również są dla nas ważne sygnały. To jest dla nas informacja, czy możemy podjąć ryzyko realizacji trudnego wariantu, na przykład takiego, jak tutaj proponowany przez, jak wariant proponowany przez Babie Górskie Forum Biznesu. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać? Proszę. Dzień dobry. Mam takie dwa pytania odnośnie tych obwodnic. Pierwsza to sprawa akustyczna, wariant 1, 4, 5, ponieważ leci górą droga DK27, która dalej będzie w Częszczanie. Chcecie poniżej, przed rzeką Skawą, postawić obwodnicę. Teraz cały odcinek Makowa Dolnego do Makowa, mieszkańców, będą mieli hałas z dwóch stron. Jak wy się na to zapatrujecie? Ja to może poproszę koleżankę z Wydziału Dobry, jestem naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad w Krakowie. I tak jak już tu wielokrotnie było mówione, jesteśmy przed decyzją środowiskowych uwarunkowania. Na pewno ta obwodnica będzie musiała mieć uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Tam, bo w tym momencie tutaj to co mówimy, to są propozycje przebiegu. Natomiast już na bardziej szczegółowym etapie będziemy opisywać warianty. Minimum 3 będą musieli być złożone do wniosku o tę decyzję. Jest to wariant proponowany przez wykonawcę, alternatywny, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska. I tutaj, na tym etapie, jeżeli będzie wymóg oceny oddziaływania na środowisko, który zapewni nam udział społeczeństwa, wszelkie opinie, uzgodnienia, jak również wykonanie raportu przedsięwzięcia, właśnie tego przedsięwzięcia i będziemy tam oceniać i opisywać wszystkie warianty na tym samym stopniu szczegółowości na po pierwsze ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska roślin i co najważniejsze będzie oceniany hałas. My musimy dochować norm, które nakazuje nam przepisy prawa, rozporządzenie. Te normy są określone odpowiednio w nocy i w dzień i na pewno będziemy analizować i zabezpieczać każdy budynek, który będzie miał ponadnormatywne oddziaływanie na hałas. Będą analizowane różne metody i środki ochrony przed hałasem. I również będą tutaj brane pod uwagę te budynki, które narażone są na hałas. Nie pozostawimy bez oceny oddziaływania. Jeszcze jedno pytanie, czy nie da się tak robić szkodowe? Na pewno w przypadku... Wszystkie warianty na pewno będą oceniane pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym. Więc te wszystkie rozwiązania są brane pod uwagę i tak jak tutaj pewnie Pan wspomina, mają wpływ na rozwiązanie hałasu. Generalnie mówiąc, po prostu tam, gdzie będzie potrzeba, będą wybudowane ekrany akustyczne. Jeśli się nie da zabezpieczyć ekranami, dodatkowo będą okna
po prostu dźwięk oszczędny. Więc inaczej się dzisiaj nie da wybudować po prostu drogi, jeśli nie ma tych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. To znaczy ten przypadek, który projektanci mówili, omówił szczegółowo. Po pierwsze to będą ekrany, natomiast jest przepis, jeżeli jest budynek, który w pasie drogowym będzie wyrastał z pasa i zostanie, to wówczas wtedy mamy obowiązek wymienić okna akustyczne, ale tak to poprzez ekran. Wiecie Państwo, cały odcinek Dolnego Markowa, jak zrobicie zasadnie wybrany wariant 1, 4, 5, to nie dość, że idą tory, to z lewej strony idzie obecna DK27, po której nie pojadą ciężarówki, bo pojadą obwodnicą zaraz z drugiej strony. Taki hałas będzie brany. To jest taki hałas w nocy naprawdę teraz, bo to tak mi się odbija od góry, że... To znaczy na pewno w opracowaniu będzie ten hałas brany pod uwagę i obliczany. Później po zakończeniu takiego przedsięwzięcia są wykonywane pomiary w terenie, więc będziemy też sprawdzać, czy te zabezpieczenia, które zostały zaproponowane w opracowaniu, są skuteczne. Czy w nocy też robicie badania? Tak. I dzień i noc. Rondo na miarę. Tam jest wagna zabudowa, więc z czym się łączy... Do mikrofonu. Z czym się łączy właśnie rondo, to wiemy, to jest hamowanie, ruszanie, to jest większa ilość spalin i tak dalej. Jest bardzo zwarta zabudowa tej natury, bo to jest akurat dotyczy nas. I fizycznie, jeżeli byście nie wyburzyli domów, to jest nierealne, żebyście się gdziekolwiek zmieścili. Jest to po prostu nierealne. Więc nie wiem, co jest ważniejsze, bo na przykład ten projekt, który jest wzdłuż domu, gdzie nie ma zabudowań, można uzyskać tereny inwestycyjne poza torami nad wodą, jak to się nazywa, co się tam zawsze do szkoły chodziło. Więc tamte tereny mogą zyskać. No tutaj widzę, jest wielki płacz nad, że działki, ogródki działkowe. Kochani, czy lepiej kwiatki wsadzić, bo można wykupić gdzie indziej teren i na pewno można dogodzić, niż kogoś wysiedlić, co mieszka tu z dziada, pradziada. I on z tą rzeczą po swojemu nagle życie mu się przewraca. I na pewno tutaj jest, wydaje mi się, po pierwsze ekonomiczniej, po drugie jest to no bardziej przyzwoite w stosunku do nas mieszkańców, bo my będziemy mieć, bo ja nie chcę, żeby mi ktoś postawił, a postawilibyście mi przed oknami płotek i ja będę patrzyła na płotek, bo ja mam ekran akustyczny. To nie jest życie przy ekranie akustycznym. Dziękuję. Dlatego proszę Państwa, zachęcam, żebyście Państwo w swoich ankietach wypowiedzieli się na temat wariantów. Właściciele ogródków działkowych też mają prawo wypowiedzieć się i powiedzieć nam na przykład, że dla nich to jest ok, żeby przejść właśnie tym wariantem piątym zaproponowanym przez projektanta. Każdy Państwa głos będzie się liczył potem w ocenie wielokryterialnej. Czym więcej głosów będziemy mieć za danym wariantem, tym większą on ma szansę na to, żeby być realizowany. Każdy z tych wariantów zaprezentowanych przez projektanta rozpatrywane jest na tym samym stopniu szczegółowości i każdy ma taką samą szansę, żeby być realizowany. Dzień dobry Państwu, Janorzy. Mam takie pytanie i do projektantów, i do przedstawiciela Dyrekcji Generalnej. Rzecz, którą Państwo nam tu próbują zafundować na Białce, staje się w tym momencie horrorem. Jakkolwiek odblokujecie Maków, z całym szacunkiem, bo należy się, to zablokujemy tak. Od Osielca po Rondo, od Zawoi po Rondo. Czy Państwo robili kiedykolwiek teraz w sobotę, w niedzielę, mieszkam tuż przy tej drodze, badania natężenia ruchu? Od piątku nie da się przejść. Zupełnie. Korki. I w tym momencie, gdy powstanie Rondo, to wjazd na to Rondo od strony Osielca, od strony Juszczyna, od strony Zawoi stanie się gehenną. Nie ma
Drugiego już od razu, tutaj mówimy, projektu rozwiązania skrzyżowania, to które jest. Jest ono fatalne, ale jakieś jest. Drodzy Państwo, tutaj naprawdę proszę się jeszcze raz mocno powiedzieć, bo tutaj moja przedmówczyni też powiedziała o rzeczach takich, że będziemy mieszkać za parawanami, za wszystkim. No, może jest jeszcze szansa, żeby usiąść, żeby i czy tak jak tutaj panowie z forum plus projektanci, żeby znaleźć jakiekolwiek optymalne wejście, które by jednak no, wychodziło naprzeciw wielu, wielu mieszkańców. Tak wydaje mi się, że w tym momencie pokazanie tych pięciu projektów jest o tyle dobrze, że daje furtkę do rozmowy. Natomiast mówienie już na dzień dobry, że tam tu jest negatywne, tu jest negatywne, tu jest negatywne. Pani z ochrony środowiska troszeczkę też wiem o tym mówi, że będziecie robić raport oddziaływania, czyli najpierw trzeba zrobić jeszcze kartę informacyjną, etc. Wszystko to, co jest po uwzględnieniach. To może się okazać, że później, a nie chciałbym być tym prorokiem, żeby to poszło w zrif, bo wtedy będziecie mieli nas wszystkich gdzieś, przyjdzie ustawa, przyjdzie z ministerstwa nakaz i zrobicie. Dlatego też jeszcze dobrze, że to spotkanie jest, ale nie ono jest jednym z pierwszych do dalszej dyskusji. Dziękuję. Czy proszę Państwa, ja tu jeszcze raz dodam, jeżeli ktokolwiek z Państwa, widzieliście Państwo warianty, jeżeli macie jakieś propozycje przebiegów, oczywiście no, dobrze by było, gdyby te przebiegi nie wiązały się z tym, że oszczędzamy, znaczy tutaj i tak przy budowie tej obwodnicy oszczędzamy naprawdę bardzo dużo budynków. Natomiast jeżeli wiecie Państwo, że na przykład chcielibyście, żeby Wasz budynek został wydłużony, nie macie nic przeciwko temu, to proszę nam o tym do nas pisać. Wszystkie zaproponowane przez Państwa warianty będziemy analizować. Tutaj pokazaliśmy tylko kilka tych wariantów, które dostaliśmy od Państwa, ponieważ te konsultacje, te spotkania informacyjne są dopiero teraz i one najprawdopodobniej, te nowe propozycje wypłyną po tych naszych spotkaniach. Natomiast jeżeli my od Państwa je otrzymamy, na pewno każda propozycja będzie przez nas przeanalizowana. Jeszcze już chyba dolnego i po prostu wariant numer 3 mi najlepiej pasował, bo nie będzie żadnej wyróży, bo na tym wariancie numer 3 na tym nie ma żadnej budowy i nie będzie żadnych wyróży. Natomiast inne warianty, tak jak jest wariant, co wychodzi z tego skrzyżowania z kierunki, no to pozostanie od suchej do pyłki, zostanie enklawa zamknięta. I my będziemy jeszcze 5 lat gorzej jak w tej chwili. Czy ktoś z Państwa jeszcze, zapraszam tutaj, czy tam pan z tyłu był pierwszy, potem przekażę panu mikrofon. Pamiętajcie Państwo, że my tu jeszcze zostaniemy, także jakbyście mieli indywidualne pytania, to również będzie możliwość porozmawiania z nami. Dzień dobry panu zarządzaniu. Ja mam pierwsze pytanie. Czemu projektant założył, że muszą być ronda? Czy nie można ci stworzyć skrzyżowania bezkolizyjnego? Na przykład właśnie to rondo na Białce, jakby je wszczelił przed tory, tam gdzie są te równiny i blisko zakładu FOW-u, wtedy przy FOW-ie i tak się ludzie nie chcą budować i zrobić skrzyżowanie bezkolizyjne, wtedy ludzie by na pewno łatwiej to przyjęli, bo raz to ten ruch jest... Ten ruch jest, nie będzie tego ruchu tam, bo estakada bierze 28 prosto, a reszta drogi tej lokalnej będzie dopiero wchodziła koło zakładu, koło FOW-u. Bo nie rozumiem, czemu cały czas jest uparty, że rondo, które naprawdę z jednej strony ruch jest bezpieczniejszy, ale oczywiście spowalnia ten ruch. I czy jeszcze pytanie, czy... O właśnie tutaj to co jest tu przed torami, tutaj zrobić lokalizację. O tu, gdzie pan ma w tej chwili mieszkę. Tu. Proszę pana, my nie możemy tam budować, bo nie mam zezwolenia. No ja wiem, ja to rozumiem. I tam jest strefa koło zakładu. Jeżeli by tam zrobił zjazd bezkolizyjny, to te wszystkie tu budynki nie ucierpią, bo jest droga do osłonek, jest wzdłuż torów, czyli można było do zawoi złączyć, zrobić włączenie, a tam znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby włączyć się w kierunku Suche. O to mi chodzi. No ale którędy by to pan poprosił? Tory. Mogę wyjść? Proszę państwa,
propozycje projektowe, ja to jak mantrę będę powtarzać, proszę pisać do ankiety, bo nie wiem, czy projektant będzie chętny, żeby teraz odpowiadać i analizować rozwiązania, natomiast my się nad tym wszystkim powinniśmy. Jeżeli byśmy zrobili tutaj wiatr, skrzyżowanie bezkolizyjne, to wtedy mamy połączenie drogi na Zachodzie. I nie ma rowna, nie ma nic, nie ma wiatru. I tutaj drugie, albo tutaj kawałeczek, ten nie musi być wiaduktu, bo to już nie jest droga krajowa, bo to jest droga lokalna, i ogniszczenia kolejowe może być zamknięte. I on nie powoduje tak jakby żadnych kolizji. I tylko tyle. Panie Stanisławie, chce się Pan odnieść, czy po prostu będziemy... No po prostu ten łącznik, który będzie łączył drogę krajową z drogą krajową, to nie jest droga lokalna po prostu. Nie wyobrażam sobie dzisiaj i Państwo chyba też nie, że jeśli jakiś łącznik będzie łączył dwie drogi krajowe, że on będzie, że będziecie jechać i nagle szlaban się zamknie, bo to pociąg... Zrozumiałem Pana. Za krótko jest. No dobrze, tylko... A tu proszę pana, ja panu proponuję, dam panu kartkę. Ja tu napisałem. Dam panu przepisy i niech pan... Ja mogę zaprojektować skrzyżowanie dwupoziomowe, potrafię to, robię to 40 lat. Ale powiedzcie mi, w którym miejscu i co wyburzyć. Można zaprojektować skrzyżowanie dwupoziomowe, bezkolizyjne, z przebudową torów kolejowych, czy wejść pod tory, czy nad tory, najlepiej na tory, bo pod tory jak wejdziemy, to będziemy mieć wodę i będzie problem. Natomiast dajcie miejsce, powiedzcie, ustalcie między sobą, które domy idą do rozbiórki. Albo które zostają w pętlach między po prostu łącznicami. Bo można też tak zostawić. Powiedzcie, który jest to teren, bardzo trudny jest tutaj teren. Cokolwiek byśmy nie robili, ja mogę robić kolejne warianty, przymierzam to tu. Ja wszystkie propozycje, które po prostu dostaliśmy od Państwa. Ja ich nie odpuściłem. Każdą rozważyłem, co jest możliwe. Po parametrach takich skrajnych po prostu, że się to da technicznie, ale później nie jest to sprawne. Natomiast ja bym też chciał wybudować węzeł bezkolizyjny w tym miejscu, tylko po prostu powiedzcie, które obszary, które by były najmniej kontrowersyjne i które ludzie by się zgodzili, żeby opuścić te miejsca po prostu. To powiedzcie, weźcie, jak macie, można sobie zrobić skan z tego, co jest na stronie internetowej i wziąć, próbować nawet pisakiem, zaznaczyć po prostu od ręki, tu zróbcie tak, tu zróbcie tak. My to rozpatrzymy i spotkamy się tutaj i zobaczymy, jest 20 domów, 15 domów do wyburzenia, ludzie, którzy są młodzi, którym łatwiej to przychodzi, przenieść się, ludzie, którzy są w schyłku po prostu i jest im trudno, więc wskażecie po prostu takie miejsca, po prostu oprócz tego, które jest tam pokazane po północnej stronie, czyli przez ogródki działkowe, to wskażcie to miejsce, bo najprościej się mówi, że zróbcie tak palcem. Ja już widziałem rysunki palcem i to, co było pokazane, ta propozycja w pracy studenckiej. To nie jest, to jest propozycja taka od sobie narysowana. Rozwiąż, weź parametry, weź rozporządzenie i narysuj to. I uzgodnij to ze wszystkimi i uzyskaj audyt bezpieczeństwa drogowego. Więc jak wskażecie jakieś miejsca, wy znacie się, znacie teren po prostu, wiecie po prostu, bo jak ja przyjdę do was i pytam się, czy pan by chciał być wyburzony, to mnie pogonicie psami. Ale natomiast jeśli wy się znacie, to po prostu powiecie, które ewentualnie budynki, w jakim obszarze można by było, że tak powiem w cudzysłowie, skasować bez większego uszczerbku. Generalna to wykupi. Tylko musicie mieć też świadomość, że jak krakowska generalna wyśle to do centrali, to powiem, co byście zwariowali, wykup jest większy niż koszt budowy obwodnicy. Więc wskażcie, jak wskażecie, zrobię każdą jedną propozycję, przeanalizuję, każdą jedną. Te, które dostałem, 4, przeanalizowałem każdą. Powiedziałem, co jest w mojej ocenie. Resztę się wypowiedzą jeszcze hydrolodzy się wypowiedzą, jak to wygląda. Po prostu i firmy, które będą to później uzgadniać, bo jak ja coś narysuję później w ostateczności, muszę wysłać to do uzgodnień i muszę uzyskać opinię, czy uzgodnienie takie, czy takie.
Każde uzgodnienie negatywne jest też dla mnie uzgodnieniem, tylko negatywnym. Więc jak Państwo wskażecie i w jaki sposób pokażecie, my to spróbujemy rozwiązać, ale musicie to pokazać. Wy się znacie tu na miejscu i po prostu wiecie, co jest grane, o co chodzi. Ale ja nie chcę powiedzieć, o co chodzi, ale ja wiem, o co chodzi. Tylko tego na głos nie mogę powiedzieć, boście mnie oskarżyli, ale ja wiem, o co chodzi. Po rozmowach dzisiaj od 10 ja wiem. Ale Państwo wskażcie po prostu, w jakim obszarze mamy zrobić węzeł bezkolizyjny. Dziękuję. Ale niech Pan da, będzie Pan mądry. Proszę Państwa, powinniśmy zawęzić tą dyskusję. Mówimy o czterech projektach. Z góry wy, jako projektanci, powinniście określić warunki brzegowe i zmniejszyć ilość propozycji. Ja nie wiem, ale panie burmistrzu, do mikrofonu. Chodzi o to, ten, który przebiega przez działki, prawda, w pobliżu studni. Proszę pana, nikt się, kto ma jakby zdrowy rozum, nie pozwoli, żeby kilkadziesiąt, a aktualnie 15 tysięcy co najmniej samochodów na dobę przebiegało w odległości 300 metrów od studni. To jest strefa pośrednia. Wy możecie nam tu wszystko udowadniać, ale proszę pana, strefa pośrednia na pewno będzie łapała obwodnicę. To na pewno. I proszę sobie wyobrazić kilkanaście tysięcy samochodów. Całe odwodnienie z drogi pójdzie w grunt. W pobliżu studni. To jest jedna sprawa. Nic pan nie zrobi. Spaliny, przecież samochody też są nieszczelne. Części palne, różne oleje, wszystko spłukiwane do gruntu. A to jest jedyne cztery studnie, co są dla Makowa. Wysychają źródła na Makowskiej Górze, czy już nawet Maków na pewno będzie bronił, bo jako Skawa jak broni, to robi bardzo dobrze. Więc tutaj temat powinien być zamknięty. Jeżeli chodzi o wariant, który był w planie zagospodarowania przestrzennego od 2007 roku. Studium było i jest od Marago, ponad torami, wzdłuż torów. Macie to panu mapę. Proszę pana, na żadnym odcinku nie wyburza się domów. W większości, na całym przebiegu, byłem radnym 20 lat, 16 lat. Na całym przebiegu nie ma domów. Problem jest na Białce. Problem się dopiero zaczyna na Białce przy zejściu na Krajówkę. Nie brano kiedyś pod uwagę tego, że jest duży ruch na zawodzie. I teraz trzeba przemyśleć, rozwiązać ten problem komunikacyjny tam. Może nie przechodzić na drugą stronę, a przesunąć się bliżej osłonek, żeby od razu na zawoje kierować ruch. To można zrobić. Ale jeżeli zawęzimy tą dyskusję do tego, co panu mówię, bo jak będziemy tak za chwilę drugi, trzeci projekt, będziemy pomnożyć dyskusję i wszystko. Wy możecie to rozważyć. Ekonomiczne przesłanki, środowiskowe, jeżeli chodzi o środowiskowe przesłanki, musicie na pewno zrobić wpływ na środowisko. Nie ma mowy, żeby ten wariant społeczny przeszedł. Bo tu Maków, a Ekoskawa na pewno będzie broniła czystych wód. To już ten wariant, moim zdaniem, przed działki pracownicze powinien być nawet nierozpatrywany. No, warunki brzegowe są takie już. Teraz, jeżeli chodzi o ten, który istnieje, to Krajówka wie, po 2007 roku stawiony był do planu zagospodarowania. Nic się nie zmienił, dopiero na Białce się tam zmienił kawałek. I ten wariant rozważyć, ale już go rozszerzyć o drogę na zawoje i drogę z zawoju. Bo cóż z tego, jak przeniesiecie cały ten zjazd za Krajówkę, no że się zablokuje.
ale może bliżej osłonek wypracować to wszystko na spokojnie, bo to nic nie wypracuje. Nie wypracujecie, tylko my wszyscy, tak, każdy ma swoje, ale stoimy w miejscu. I naprawdę ja bym prosił dla dobra Makowa zawęzić do tego projektu, wrócić, co Rada kiedyś zatwierdziła w 2007, od Marago za tory na Jedzinkę. Proszę pana, nic nie wydłużamy, nikogo się nie wydłużamy. Mieszkańcy od tam 15 lat wiedzą, którędy to idzie. Wszyscy doskonale znają. Natomiast rozpaczyć zejście na Białkę, bo ja rozumiem ludzi, że mają tam działki i rozumiem ich rozgoryczenie. Ale można to na spokojnie może przesunąć w jedną, w drugą stronę i zawęźmy to do tego odcinka. Pana Stendala, w 2007 roku wzdłuż torów po lewej stronie było kilkanaście domów, a teraz kilkaset domów. Pan weźmie pod uwagę teraz, tak jak kolega mówił przedtem, że będzie chłop od lewej, od tor, od pociągu i od obwodnicy. Więc według mnie korzystniejsze byłoby poza rzekę, ponieważ już raz chroni tam częściowo. Domy są daleko, tych domów nie jest wiele, więc tam nie będzie to uciążliwe i ten wariant według wielu mieszkańców jest najkorzystniejszy. Dziękuję państwu bardzo. Dzień dobry, Stanisław Kut, mieszkaniec Białki. Ja postuluję odnośnie wariantu piątego budowy ronda tej lokalizacji, która jest zaproponowana. Generuje ta lokalizacja bardzo wiele problemów dla nas wszystkich mieszkańców Białki, gdyż wchodzimy w wszystką strefę zamieszkania, będzie generowany ruch, hałas i tak dalej. Następny problem, jeśli skręcamy na zawoje, wiemy tam doskonale, jak wszyscy mieszkamy, że jest korek cały czas, kiedy są tory kolejowe. Rondo nam się w tym momencie blokuje, jak pan inżynier tam wspomniał, że jest robiony bypass, ale ten bypass jest po części urywany, jest przystanek autobusowy i potem nie ma nic, bo jest znowu droga i potem kawałek bypassu. Także ten bypass będzie bardzo niefunkcjonalny. Następny problem, jak doskonale sobie zdajemy sprawę, mieszkamy w terenie górskim. Są opady śniegu i dobrze wiemy, jak na Górze Osiorskiej wygląda sprawa jazdy samochodami ciężkimi. Ruszając w stronę Góry Osiewskiej, samochód ciężarowy jest rozpędzony tak, że ma większą moc pokonania tego ciśnienia. Ruszając z tego ronda, samochód ma praktycznie prędkość zerową i potem moc nie podjedzie. Także całe rondo zablokowane jest i po części ruch w każdą stronę. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w zimie ciężarki nie jeżdżą tu i z powrotem i nie są w stanie tego problemu zlikwidować. Tym bardziej, że podjazd jest do tej strony, bo to jest, jak pan inżynier mówił, gdzieś tam około 6% niższa, to jest to 12 metrów ponad poziomem istniejącego gruntu. Generuje to następny problem wizualny i wszystkie ekrany, które są, nie są na pewno estetycznym rozwiązaniem w tym przypadku. Myślę, że jest to rozwiązanie jak najbardziej najgorsze w tym umiejscowieniu tego ronda, gdyż jest to, będzie to wielkim problemem. Następne, prawdopodobnie bardzo korzystne rozwiązanie, ja postuluję rozwiązanie piątym, uwalniamy grunty wszystkie, które są teraz, na widzimy na ekranie, zaznaczone jako czerwone. Począwszy od fabryki osłonek białkowej, które były grunty blokowane przez 40 lat, uwalniamy wszystkie grunty pod inwestycje przemysłowe, czy też budowlane. Generuje to bardzo duże koszty dla budżetu gminy w postaci podatków i innych dowodów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Małgorzata Witolistroga. Ja chciałam troszeczkę nawiązać do moich poprzedników, rozmówców tutaj, w kwestii zapytać się, czy Generalna Dyrekcja analizowała w chwili obecnej, jak wygląda kwestia skrzyżowania na Białce i Korku, jak wygląda sytuacja połączenia drogi krajowej z drogą wojewódzką wraz z linią kolejową i chciałam zaznaczyć bez chodnika, ludzie chodzą tam poboczem, przy takim dużym natężeniu ruchu, o którym tutaj cały czas mówimy. To jest pierwsze pytanie, czy było to analizowane i kolejne, czy było analizowane, jakie będą potem skutki przy budowie tego ronda w tak bliskiej odległości, biorąc pod uwagę to skrzyżowanie.
I chciałam jeszcze zapytać, jak będzie rozwiązana kwestia bezpieczeństwa pieszych rowerzystów na tym rondzie, ponieważ z tego co zauważyłam, no, ten chodnik jest tylko z jednej strony, mamy tutaj tylko jeden pas tak naprawdę projektowany dla samochodów, jest to stosunkowo rondo nieduże. Jak to w ogóle będzie wyglądało i czy jeżeli zostanie wybrany taki wariant, jaka jest gwarancja, że to rondo nie zostanie powiększone na etapie zaprojektuj i wybuduj, kiedy firma wykonawcza stwierdzi, że jednak to rozwiązanie nie do końca będzie praktyczne. Jaką po prostu mieszkańcy mają gwarancję na tą chwilę obecną? Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to może krótko odpowiem. No, z tego powodu budujemy obwodnicę, ponieważ wiemy, jakie są problemy ruchowe na odcinku. No, ja sama tutaj, koledzy, koleżanki z Generalnej Dyrekcji, często jeździmy w góry, także wiemy, jaki to jest palący problem. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące chodników, to znowu odpowiem tak standardowo. Proszę to wpisać w ankiecie. Te propozycje, które tutaj przedstawię projektant, to są propozycje wstępne, bo to się spotykamy, żeby wysłuchać, jakie są Państwa oczekiwania, jakie są Państwa propozycje. I proszę Państwa, i trzecie pytanie na temat gwarancji. No ja Panu żadnej gwarancji nie dam, ponieważ projektant na etapie projektu i budy będzie wykonywał projekt. Jak na dzień dzisiejszy wykonawcy na etapie projektu i budy raczej szukają oszczędności niż szukają dodatkowych kosztów. Aczkolwiek każde rozwiązanie, które zostanie zaproponowane na etapie projektu i budy, po pierwsze będzie analizowane z nami, będzie uzgadniane przez nas. Wykonawcy mają takie trudne warunki do spełnienia w tej całej procedurze przetargowej. Na przykład odbudujemy opis przedmiotu zamówienia. Państwo możecie ten opis przedmiotu zamówienia również śledzić. On jest publikowany na stronie internetowej i te nasze trudne warunki muszą spełnić. Poza tym na etapie uzyskiwania decyzji z RIT zapewne, tutaj może koleżanka Asiu, sekundkę. Najprawdopodobniej na etapie uzyskiwania decyzji z RIT będzie przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko i Państwo również będziecie zaproszeni, potwierdzić, Państwo również będziecie, będzie prowadzony przez organ, będą prowadzone konsultacje społeczne, więc Państwo będziecie się musieli, mogli ponownie wypowiedzieć na temat przyjętych rozwiązań. Także właściwie na każdym etapie postępowania, na każdym etapie przygotowania i dokumentacji ciągu projektu i budy jesteście Państwo informowani o zmianach. I jeżeli, zresztą proszę Państwa, my też zawsze jesteśmy. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś wnioski, możecie się do nas zwracać, możecie kierować do nas maile, telefony i będziemy Państwu wyjaśniać, czy też próbować rozwiązywać problemy, które się pojawią w tym dalszym etapie projektowym. Witam Państwa serdecznie, Dariusz Drobny, mieszkaniec Białki. Pozwolę sobie na dosłownie dwa zdania takich moich spostrzeżeń. Od początku tutaj mówimy o czterech, w zasadzie pięciu wariantach. Jednak gdy się dokładnie temu przyjrzeć, to jeżeli chodzi o mieszkańców Białki, to mówimy tak naprawdę o dwóch wariantach. O tym, gdzie to rondo wchodzi w teren domów jednorodzinnych. No i ten, powiedzmy, nasz mieszkańców, drugie rozwiązanie z wyjściem ronda tu przy skrzyżowaniu z ulicą Głowackiego. Wiadomo, że obwodnica dla wszystkich jest potrzebna. Zarówno przy tym rozwiązaniu dla mnie jednym, czy 1.4, jak również przy tej wersji numer 5, spełnia to oczekiwanie, tak? Bo wciąża w identyczny sposób Centrum Makowa Podhalańskiego. Strasznie tutaj widzę, zwraca się też uwagę na wyburzenia, tylko tak sobie myślę, że czasem lepiej coś wyburzyć, niż zrobić komuś gehennę i wprowadzić w teren, gdzie no, łatwo narysować, bo jest wolna przestrzeń, ale domy wkoło mieszkalne są. Także, Szanowni Państwo, nie chcę już tu mówić oczywiście o warunkach ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, tylko tak naprawdę nie mówię o pięciu wariantach, bo dla mieszkańców Białki to są dwa warianty. I takie odnoszę wrażenie, że to co tutaj proponujemy z pominięciem ogródków białkowych i
Ta propozycja złożona w biurze projektowym czy w generalnej dyrekcji, no tak od razu jest torpedowana, tak? Bez żadnej weryfikacji, bez żadnych dokumentów, bo trudno jest. Ja zdaję sobie sprawę ze stanowiska prezesa Jekoskawy, tylko no, trzeba to podeprzeć jakimiś badaniami, jakimiś dokumentami, bo mówimy tu o tych pośrednich ujęciach po ochronie, tak? Nie bezpośrednich, tylko pośrednich. Na podstawie tych dokumentów, które gdzieś tam funkcjonują, no nie ma zakazu budowania akurat estakady nad tymi ogródkami. I to byłby taki kompromis, tak jak mówię, bo wiadomo, że wszystkim nam, jako użytkownikom dróg, jest potrzebna obwodnica, ale trzeba tak wybrać wszystkie te aspekty, o których no już byłem na kilku spotkaniach, o których poruszamy. I myślę, że nie czas i miejsce, ale w ankiecie to jeszcze ode mnie raz powie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ ulotki się cieszyły popularnością dużą, miałem chyba na to mniejszą robotę w zeszłym środę rana, więc ja tutaj zostawię jeszcze ulotki, jutro na sucho są, ale terminy, po prostu adresy, to jest wszystko to samo. Kto jeszcze nie ma, to proszę sobie, można sobie zabrać. Proszę się nie dziwić, że tam jest sucha, bo to jest najczęstsze spotkanie, mówię adresy. Te telefony czy adresy pocztowe są takie same. To kto jeszcze chce ulotkę? Proszę bardzo. Chciałem jeszcze zabrać głos odnośnie przedmówcy. Oczywiście zgadzam się, jestem po stronie jego i rozpatrujemy też tutaj wariant ekonomiczny tych całych stopniach i rozważaniach. Jeśli bierzemy pod uwagę długość tej obwodnicy wariant 1-4, ma około 6 km. Jeśli bierzemy wariant 5, ma to około 4 km. Rozmawiałem z panem inżynierem wcześniej, budowa 1 km obwodnicy to jest koszt około 350 milionów złotych. Czyli biorąc pod uwagę, że my też płacimy podatki za to, mamy jakiś wpływ na społeczne decyzje, oszczędzamy około 100 milionów. Biorąc pod uwagę ujęcie wody, jest to dokładnie ujęcie wody pośrednie i ruch samochodów, jak tutaj któryś przedmówca stwierdził, nie ma bezpośredniego wpływu na zanieczyszczenie tych ujęć. Nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu, żeby nie zrobić gienemnie ludziom na kolejne 50 lat, my tu żyjemy, żyją nasze dzieci, żyją nasze wnuki i tak dalej, żeby ten wariant wziąć poważnie pod uwagę, bo naprawdę przez te 2 lata, gdyby Magnum nie miał wody pitnej, można wiercić studnię głębinową, czy tam wiele studni głębinowych i korzystając z tych oszczędności około 100 milionów złotych, zasilić te mieszkańcy Makowa. Tak, jak sobie we studni głębinowej zasilić. Wystarczy jeden przykład. To jest cysterna wypadek. Ale teraz tak samo będzie cysterna mostem makowskim i co, nie ma. Proszę powiedzieć, na przestrzeni dziejów, kiedy taki wypadek miał miejsce? Ale kiedy taki przypadek miał na przestrzeni dziejów? Jeszcze wiem, czy to nie słyszałem ostatnio. Tam na wiatce można rozwiązać to jeszcze wiatr na drodze, który jest stręgna. Dobrze, jeszcze proszę mi powiedzieć taką kwestię bezpieczeństwa. Jest zjeżdżając samochód ciężarowy na dół z tej estakady na rondo w okresie zimowym. Jakie zagrożenie powoduje dla życia ludzi poruszających się teoretycznie chodnikiem tam? Na pewno nie wyhamuje. Tak, w zimie? Chyba, że będzie pan tak. Dziękuję. Dobry. Chciałem powiedzieć, że jestem za wariantem oczywiście 5, czyli uniknięcie zawalniania inwestycji w Białce. Ten wariant znamy doskonale z Wadowic. Znaczy, Wadowic jest dokładnie taki sam wariant wyrysowany. Trzeba by się troszkę zastanowić, czy ma to jakiś sens. W Wadowicach jest rondo na Zato, są tam tory, obwodnice i rondo. Nie sprawdza się w ogóle. I pytanie, jaka jest rzędna na wysokości ronda na Białce oraz przejście na torami. Proszę pana, wysokość przejścia nad torami skrajnia kolejowa zgodnie z pismem kolejarzy 7 metrów. Konstrukcja około 2,5 metra, to mamy 9,5 metra od główki szyny. Natomiast rondo, które jest na Białce, jest około 2,5 metra nad poziomem terenu. Nie należy mówić, że to jest nad powierzchnią drogi, bo teren po prawej stronie drogi jest trochę niżej, więc to może być do 1,5 metra przewyższenie po prostu. Natomiast to, co pan mówi o obwodnicach w Wadowicach, jest bezpośrednio przy torach i te ronda, które są na obwodnicy. Przejeżdża się bezpośrednio 28. Przejeżdża
wprost przejeżdża tory i wjeżdża na rondo. Więc tam jest trochę inna sytuacja. I tu jest, no można powiedzieć, że to jest podobna sytuacja. To, co myśmy narysowali na propozycję mieszkańców tutaj jedzinnego, to żółte na samym dole rondo, jest narysowane po prostu, ono z przepisami jest zgodne, ale ono nie jest funkcjonalne, no bo mówię, jeśli szlaban zostanie zamknięty, to po prostu się zakorkuje. Już powiedziałem to, co powiedziałem wcześniej, jeśli Państwo wskażecie jakieś rozwiązanie ewentualnie, bo tu wszędzie jest zabudowa, co zlikwidować, osłonki białkowe czy budynki, ja rozrysuję wszystko po prostu, skrzyżowanie dwupoziomowe, może będzie to wszystko tańsze po prostu i długo, bardziej długotrwałe, natomiast proszę wskażcie, w jakim miejscu wiecie, znacie się tutaj i gdzie to może po prostu się usunąć, bo no ja w tej chwili nie potrafię po prostu, ja mogę rozrysować, że tak powiem, narysować i powiedzieć, że tu ma być, ale to nie o to chodzi. Ja bym chciał, żebyśmy się po prostu porozumieli i w jakiś sposób rozwiązali. Ja nie mówię, że to rozwiązanie nie pójdzie w wariancie piątym czy w wariancie pierwszym, bo włączenia w każdym wariancie od 1 do 4 są w tym samym miejscu. Ja wiem, że były już słuchy w prasie i w lokalnych mediach po prostu, że nie ma wariantowania włączenia w Białce. No bo nie ma. Bo nie ma wolnego terenu, który by nie powodował wyburzeń. Dziękuję. Proszę Państwa, ja proponuję, żebyśmy już powoli zakończyli tę część spotkania. Dziękuję bardzo Państwu za głos. Pamiętajcie Państwo o ankietach, one są dla nas bardzo ważne. Każdy Państwa głos będzie liczony w analizie wielokryterialnej. Każda Państwa propozycja zostanie przez nas przeanalizowana. Raport będzie opublikowany na stronie internetowej. Jeżeli Państwo będziecie mieć jeszcze jakieś pytania odnośnie wariantów, możecie Państwo do nas dzwonić. Wszystkie telefony, maile, adresy podane są na ankiecie. Proszę, korzystajcie z tego i zachęcam Państwa do indywidualnego zadawania pytań. Możecie do nas podchodzić, do projektanta i możemy jeszcze z Tobą rozmawiać. I tutaj jeszcze Szybko Krzysztofone, chciałem się tylko zapytać, bo mówimy o tym czynniku ekonomicznym, natomiast w obecnej sytuacji przy tych wariantach, znając uwarunkowanie terenu, Państwo macie już takie doświadczenie, że możemy powiedzieć o pewnym wymiarze szacunkowym, jaki byłby koszt, załóżmy szacunek, jakie byłyby szacunki przy każdym z tych przedstawionych wariantów. Panie Stanisławie, nie wiem, czy Pan chce odpowiadać na to pytanie. Ja nie wiem, co odpowiedzieć po prostu, że no tak jak powiedzieliśmy, te warianty krótkie mają po 4, te warianty długie po 6. Więc jeśli sobie weźmiemy teren jest górski, jeśli przyjmiemy około 30 milionów za kilometr, no to widać proste. 4 razy 3 jest 120, a 6 razy 3 jest 180. Tak to wygląda. Na przetargach to wychodzi trochę inaczej, bo wykonawcy dołują w dół i później albo to budują, albo schodzą w budowy, albo są problemy. Ale mówię, to jest w tych granicach. Dzisiaj ceny materiałów tak poszły, że my do końca nie wiemy. Ja dzisiaj nie mam wycen po dzisiejszych cenach po prostu. Ile to poszło do góry. Ale wiemy, że wszystko poszło do góry. I mieszkalnictwo, i budownictwo. I kiedyś się kupowało trzy pokoje z kuchnią, a teraz się kupuje garsonierę. Więc tak te ceny dzisiaj poszły, więc jak poszły ceny na roboty budowlane drogowe, tego nikt do końca nie wie. Inaczej jest w cennikach, a inaczej wykonawca kalkuluje, bo on jak kupuje stal hurtem, no to dostaje duży rabat po prostu. Natomiast jak ja kupuję, to dostaje dwa razy cenę droższą. Więc trudno jest to ocenić i wykonawcy się też nie przyznadzą do końca. Mają ryczałt, dają kwotę po prostu, a później żonglują tymi cenami. Między tym. Więc, ale mówię, to jest mniej więcej stan sprzed paru lat, tak mniej więcej to chodzi, około 30 milionów za kilometr z obiektami, z infrastrukturą całą, tyle może kosztować. Teren jest trudny, jeszcze jakieś trudniska wyjdą, zabezpieczenia, start, po prostu tak to się mniej więcej kształtuje. A jak wyjdzie w praniu w 1997 roku, tego nie wiemy. Natomiast proszę Państwa, my koszty inwestycji będziemy liczyć na każdym etapie. Po zakończeniu każdego etapu liczymy koszty wariantów. Te informacje są dostępne. Jeżeli Państwo będziecie mieć kłopot, macie swoich przedstawicieli. Przedstawiciele Państwa samorządu będą zapraszani zarówno na posiedzenie KOPI, na posiedzenie SOPI.
Także wszystkie te informacje na temat kosztów będziecie Państwo mieli. Natomiast ja proponuję, żebyśmy zakończyli tę oficjalną część. Proszę, jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Proszę do nas podchodzić, zadawać pytania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.